I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be great. Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzca, witam was w kolejnym materiale na kanale z War Thundera. Tym razem jest to odcinek z czołgów niemieckich. Ku zaskoczeniu, jakby to nie było, każdy odcinek z tej serii nie był właśnie na odcinkach, znaczy na czołgach niemieckich. Więc tak, kontynuujemy. Ok, jesteśmy po przerwie. Jesteśmy już na mapie. Dawno swoją drogą to na tej mapie nie grałem i dawno War Thundera nie miałem w ogóle odpalonego. Jeszcze w prawym górnym rogu wam dorzucę ankietę, czy chcielibyście mieć live na Twitchu. Ja tak, teraz 90% będzie live na Twitchu, nie na YouTubie. Czy chcielibyście mieć 90% live'ów na... znaczy live'a na Twitchu z War Thundera? I to pytanie dla osób, które oglądały, że tak powiem, live na Twitchu. Teraz przedłużyłem się do gry w World of Tanks. Oj. Czemu nie mam... Czy mam bicie na tego typa? Nie mam bicia. Jest suka. Suka, bliet! Chciałbym przyjechać w tą stronę, tylko nie czym się to uda. Pokazała się panterka. O, trafiłem. Trafiłem z KMA. Nie powinieneś mi gościu zdjąć z artylerii. Zresztą to jest trochę ciężki, to tym bardziej. Oj, dostałem silnik niestety. Standardowo Niemcy dostają... Serio? Czy gościu przestrzelił się przez helikopter i zniszczył mi silnik? What the fuck? Nie wiem, czy ja dobrze widzę, ale tak mi się wydaje. Obróć się. Bo gościu w helikopterze stał przede mną, centralnie przede mną, a ja silnika nie miałem wtedy aż tak mocno widocznego. Shit, dostałem. Muszę się jakoś na tyle mocno cofnąć, żeby móc naprawić sobie tego. Obrót wieży oraz załoganta. Ten mój wyjazd nie był do końca przemyślany zasadniczo. Bo to już jest Tigers. To nie jest Tigers H1, który był wcześniej. Ponieważ na tamtym Tigersie, jak zwróciliście uwagę, chyba już udało mi się w cudzysłowie, udało mi się zaliczyć zgona. Wolę nie brać teraz samolotu, ponieważ tak jak widzieliście wcześniej, tam stał Tigers. Trigger tam stał. Trigger E. O, jest. Nie, to jest pantera. Obróć się, rzesz szybciej. Czemu ja nie mam bicia na wafla? Trafiłem. Lufa działa. Mam mocno uszkodzony, znaczy zniszczony w zasadzie, może by... Siema na wszystkim, z tej strony Zwycięzca, witam was w kolejnym materiale na kanale z War Thundera. Tym razem jest to odcinek z... standardowo, może tak to imię, standardowo z materiału z jednostek naziemnych. Że niestety mam mało kredytów, a w poprzedniej bitwie wyszedłem na minus. Także zobaczymy, jak teraz wyjdzie. Okej, okay, zaczynamy od Tygrysa E, znaczy H1, wróć. No jak jeden rzucił, oczywiście jest Tygrys dwójka. Nie ma Tygrysa dwójki, ale przynajmniej jest lepsza mapa niż ta, która miała być między materiałami. Znaczy miała być w tym odcinku, ale jej nie będzie. Czyli poprzednia. Ze względu na to, że... no... Nie szło mi tak za dobrze. Swoją drogą u War Thundera bardzo rzadko gram. Mimo wszystko, że mnie nie wrzucili jeszcze z klanu nawet. To jest moje chyba pierwsze... To jest moje, swoją drogą, pierwsze odpalenie u War Thundera po chyba 2 miesiącach. Jak nie więcej. Także... A ja to nagrałem wtedy, kiedy się pojawił odcinek o dwulufowcach w
Gdzieś jest jakiś przeciwnik, ponieważ widzę, że jest strefa przy internetce. O, jest przede mną. Co tego coś się pokażesz? Tak, puściło strzał artyleryjski. Jeszcze z mojej lewej też coś jest. Kurde, skrzynia biegów i gąsienica. A to jest Hellcat. A Hellcat ma bardzo dobre działo. Ładuj! Zerwałem mu gąskę, ja tu potrzebowałbym pomocy trochę, bo jestem tu ja tak jakby samemu. Gościu nie strzelił, jeszcze działa. O, dobra. Było podświetlenie. Od czegoś odbiłem. Także jest w miarę dobrze. Gościu wyczekał, aż się wystrzelił, działa i wtedy dopiero wyjechał. O Jezu! Zabiłem. A było blisko, muszę przyznać, było blisko. M19? Co to jest M19? Może mi ktoś powiedzieć, ktoś kto gra w War Thunder, co to jest M19? Bo M18 to wiem, że to jest Hellcat, ale M19? A to nie jest przypadkiem Wolverine albo Jackson? Tam puścili tu ostrzał artyleryjski, to... to mocno... O! Hello! Serio? Podpaliłem go tylko. No przynajmniej to idzie trochę lepiej niż w tamtej bitwie. Jest na zielony znacznik. I get you bitch. Z prawej mam gościa. Pantera D. Czemu ja cię mogę... O, tu cię mogę przebić. Wiarzmo? Trochę to dziwne. Trochę to dziwne, że jego wiarzmo mogę przebić. Oj, bomba. Trafienie. Bomba. Za chwilę oberwę bombą. Rozdor się, kuźwa, mister. Zostań tu, Harry. Bo mam na wodzie nick Harry, a nie mister. Nie trafiłem? To co, nie przeleci przez budynek? Really? Really, nigga? No, było na zielono. To chyba PZ-34 było, bo... Już goście... Au! Nie ma skąd mnie gościu zjął. Od boku. Gali. Nie wiem, czy to jest, co oznacza ten skrót. A dzięki temu, że ja wyjechałem jako pierwszy, że tak powiem, no to... drużyna ruszyła się jakkolwiek. Sprowokowałem ich do wystrzału, do wyjazdu. Lekki fail. Nie wyjadę stąd. Help! No chociaż może wyjadę. Nie, dobra, cofam to co powiedziałem, wyjadę. Nie potrzebuję pomocy. Hello. My little fella. My little friend, chciałem powiedzieć. Ale powiedziałem fiela. Połączenie my little friend, my little fella. Także to trochę... O! Come here. Co? Jakiego nie przybiłem? M4A4 chyba, tak? Dobrze widzę? Oho! No, really? Nie mogę go się przebić? Kawałek jakiś jeszcze obok... obok mnie. Gdzie ten gostek? Właśnie stoi za budynkiem chyba. Bo innej opcji nie ma, żeby... żebym... go nie widział, tak, jest gościu za budynkiem. Znaczy w zasadzie to za ruinami budynku, można by powiedzieć. Też nie mogę włączyć artylerii. Oh shit. He wanna flank us. He wanna flank me. Hehe. Nope, not today. Nie wiem, gdzie jest ten T-3485. To jest minusem, a on tam stoi. Tak? Nie, to jest co innego. To nie jest McDonald's, znaczy 85. 85G. Cofnij się, kurde, tygrys. Do... Musi być dobry, jesteś tygrys. Okej, tym razem jesteśmy w porcie przeładunkowym. Więc... na tygrysie. Zaczyna się akcja w porcie, znaczy akcja... walka w porcie przeładunkowym. W trybie dominacji. Nie wiem co prawda,
jak z tej strony grać, ponieważ ja ostatnio chyba na streamie jaki był na tubach z War Thundera, to wydaje mi się, że zaczynałem z drugiej strony i wtedy nie poszło mi aż tak źle. Ale jako, że zapomniałem zaznaczyć respawna... O Jezus. Zapomniałem zaznaczyć punkt, który odrodzenia się, to wybrało mi automatycznie ten, co może być mocno problematyczny. Przejedź silnicy, widzę, że kapują strefę A, B. Znaczy, zaczęli strefę A, ale przejęto jest strefę B i C. Kurde Bela. Tworę Bela. Rush B! W zasadzie to Rush A, można by powiedzieć. Próbuję przycelować się w tych, co tu będą. Ale jeżeli no, nasi będą tak kampić przy tych bazach, no to my za dużo tu nie zdążymy zrobić. Poza tym jest nas tu za mało, żeby w ogóle cokolwiek działać. Czy gościu się na mnie patrzy? To i gość, tak widzę. Nawet nie miałem go na celowniku. Lol. O, czy tam jest jeszcze jeden? Gacie być. Oko za oko. Podwójne trafienie. Feel like a ninja. Blblblbl. I'm feel like a ninja. Co? To było głupie, muszę przyznać. To co ja powiedziałem, to było głupie. Czy mogliby łaskawie zacząć kapować którąkolwiek ze stref, czyli A, B albo C? Czy to znowu ja muszę przejąć inicjatywę, że tak powiem, i muszę sam wyjechać na strefę... O Jezus! Na strefę A. To nie jest realistyczne, tak w ogóle zmieniając temat. Nie jest to realistyczny model jazdy, ponieważ masa, którą... Ponieważ czołg, który ma tak dużą masę, nie powinien się ślizgać. A jak widzieliście przed chwilą, maszyny te się ślizgają i to na pociągę. Na potęgę. Obróć. Tu. Czyli będę miał bicie, o dobra. Jakiś minimalny przestrzał mam w tamtą stronę, ale tak mi się wolno wierzę, bo co? A to ty tu jesteś. Hehe, trafiłem go jeszcze. Ale byłem w czarnej dupie, ponieważ to było ich trzech. Nikt z naszych się nie ma... nie raczej się ruszyć, żeby w ogóle zdekapować to. Pomimo faktu, że nikogo już na co nie ma, bo wszyscy nie ma, bo wszyscy poginęli. Jak boty. Mimo, że pojechało ich na środek oraz na C, pojechało ich zdecydowana większość. No, ewidentnie drużyna Mongołów. Tak samo jak zresztą w Wocie jest. To są drużyny teraz... O! Reloader! Nie wiedziałem, że go w ogóle tu zobaczy. Myślałem, że gościu jest dalej. Ryzykuję i sam pojadę w tamtą stronę. Nie ma tam nic? Chyba, że z tej strony będzie Tygrys, no to będzie dużo gorzej. Przecież nie wiem, czy ja w ogóle zdołam gdziekolwiek dojechać przy takiej małej ilości punktów. No nie, po co mamy w ogóle, po co kapować, po co, znaczy po co zdekapować? Lepiej niech drużyna cała przegra na punkty, będzie lepiej. Niech my postoimy sobie trochę, my niech sobie postoimy przy bazie, no po co mamy marnować paliwo? Zła drużyna Mongołów. Ja w ogóle zdążę strzelić choć raz albo zginąć. Okej, jesteśmy po przerwie. Tym razem jesteśmy na bitwie, w bitwie na łuku kurskim. Kurde, wysłać się nie mogę. W każdym razie jeszcze polecam wam obejrzeć HBC, czyli historię bez cenzury. Właśnie bitwy na łuku kurskim. Bo gościu bardzo fajne. Robi bardzo fajne filmy. Także jeszcze raz rekomenduję. Czy możesz łaskawie gościu nie zasłaniać? Te pociski chyba swoją drogą nie dolatują. Są za daleko. Jest jak Panzer, który jedzie środkiem, którego zresztą nie trafiłem. Bo po co mam trafiać? A Tygrysy są najlepsze na właśnie w walce na dystans. Ale widzę, że ten dystans to jest trochę jakby trochę tak.
Ten dystans jest jednak trochę za duży. Zauważyłem. Wydaje mi się, że w poprzednich wersjach... Siemasz. Wydaje mi się, że w poprzednich wersjach były większy zoom na War Thunderze.